Cześć, w dzisiejszym odcinku test Samsunga Galaxy A70. O test Samsunga Galaxy A70 prosiło mnie wielu z Was. I nie ukrywam, przez długi czas opierałem się temu pomysłowi. Dlatego, że nie jestem pewien, czemu ten sprzęt Was tak interesuje. Urządzenie na pierwszy rzut oka, czyli po zerknięciu na specyfikację i cenę, nie wydaje się przesadnie atrakcyjne. Ale Wasze życzenie jest dla mnie rozkazem, sprawdźmy więc, czy moje początkowe wrażenie okaże się mylne. A70 w sensie designu w oczywisty sposób nawiązuje do pozostałych galaktyk z serii A. Jakby tak pominąć rozmiar, to różnic w porównaniu z A50 albo A40 trzeba by się doszukiwać. Front wypełnia duży ekran pokryty płaską taflą szkła Gorilla 3, jest kroplowate wcięcie i naprawdę niewielki podbródek, a plecki mienią się kolorowymi refleksami. Jeśli obawiacie się odpustowości, uspokajam, one są nieco przytłumione i na pewno nie nazwałbym ich rzucającymi się w oczy. Ba, jeśli gdzieś obok nie ma żadnego mocnego źródła światła, to można ich nawet nie zauważyć. Jeśli zaś należycie do osób, którym błyskotki do gustu przypadają, efekt na pewno się Wam spodoba. Na plus wypada zaliczyć na pewno to, jak klikają klawisze na prawym boku i gdzie są położone. Tutaj Samsungowi udało się to, co nie wyszło w S10 oraz zaoblenie korpusu, dzięki czemu smartfon wydaje się być bardzo smukły, a chwyt jest pewniejszy. Na pewno nie bardzo pewny, bo urządzenie jest duże i szerokie, ale doceniam, że producent nie pogorszył sprawy jakąś kanciastą ramą. A skoro już mowa o tym, co w obudowie A70 podoba mi się mniej, to niestety w tej kategorii występuje jedna ważna rzecz. Materiał, z którego wykonane są plecki i korpus. Samsung nazywa go Glastic, czyli plastik mający imitować szkło. Niestety imituje jedynie wizualnie, co oznacza, że zapożycza jego najgorsze cechy. To jest po prostu śliskie, błyszczące, łatwo brudzące się tworzywo sztuczne i oczywiście nie tak twarde jak szklana tafla, zatem również łatwo się rysujące. Mój egzemplarz telefonu ma wielką krechę w poprzek plecków i doprawdy nie zarejestrowałem momentu, w którym ona mogła powstać. Przez większość czasu telefon nosiłem w kieszeni i odkładałem na szklane biurko, jak widać to wystarczyło. Jedyną cechą pozwalającą się Glasticowi jakoś tam zrehabilitować jest to, że nie da się go stłuc. Tak czy siak, po prostu większość telefonów w tej cenie jest wykonana z lepszych materiałów. A70 nie jest też wodoodporna, a aparat niewiele, ale jednak odstaje. Zatem całościowo, Galaxy A70 mogę nazwać telefonem ładnym i nowocześnie wyglądającym, ale radzę trzymać go z daleka od przedmiotów twardszych niż plastelina, miękka podusia albo parówka. Ekran urządzenia jest wielgachny, ma 6,7 cala w niestandardowych proporcjach 20x9 i rozdzielczości Full HD+, 1080x2400. Dzięki temu gęstość wynosi 393 piksele na cal, a ostrość wyświetlanego obrazu jest bardzo dobra. Ze względu na notch w kształcie kropli, Samsung nazywa ten ekran Infinity U, a matryca jest super AMOLEDowa. Na tym etapie chyba wszyscy wiedzą już, co to oznacza. Tak, tak, prawdziwe czarne czernie, nieskończony kontrast, znakomite kąty widzenia i dobrą, ale nie porywającą jasność. Choć przyznaję, ta ostatnia rzecz na przestrzeni ostatnich lat mocno się poprawiła. No i oczywiście kolory są żywe i nasycone, choć da się je przytłumić w ustawieniach. Da się także zmienić ich temperaturę barwową. Generalnie ekran jest świetnej jakości. Dodatkowe funkcje z nim związane to tryb nocny z częściowo czarnymi tłami w menu, Always on Display, włączony na stałe lub zgodnie z harmonogramem i z kilkunastoma stylami zegara, filtr niebieskiego światła, opcja zamaskowania wcięcia, ale to coś tylko dla tych, którym nie przeszkadza nawet duży brak symetrii, oraz możliwość zwiększenia czułości, tak aby telefonu dało się używać także w rękawiczkach albo w okładkowym etui. Jako, że ekran jest płaski, nie ma funkcji nazywanych przez Samsunga krawędziowymi i zupełnie bez związku z kształtem wyświetlacza, nie ma diody powiadomień. Telefon pracuje na 8-rdzeniowym Snapdragonie 675, rozpędzającym się dwoma szybszymi rdzeniami do 2 GHz, grafika to Adreno 612, a telefon ma 6 GB RAM-u i 128 GB pamięci, z czego dla użytkownika dostępne jest około 104. Gdyby to było mało, jest slot kart microSD osobno wydzielony, więc rozbudowując pamięć, do A70 można jednocześnie włożyć dwie karty nanoSIM. Smartfon w benchmarkach okazuje się być lepszy niż jego tańszy brat A50, co nie powinno nikogo zaskakiwać, oraz średniopółkowcy konkurencji Motorola One Vision czy Xiaomi Redmi Note 7. I fajnie, ale trzeba odnotować, że są to modele zauważalnie tańsze. Z podobnie obecnie wycenionym Xiaomi Mi 9 SE, A70 już sobie nie radzi. To oznacza, że w cenie Galaxy A70 można kupić znacznie mocniejsze sprzęty. Ba, niektóre z nich będą oferowały wydajność flagową. Jeśli jednak odstawić na bok rozważania cenowe, za kulturę pracy smartfonowi należą się pochwały. Urządzenie pracuje szybko, przez zdecydowaną większość czasu płynnie i bez zamyśleń. Nie odnotowałem również odczuwalnego nagrzewania się, moce obliczeniowe i sposób działania powinny zatem wystarczyć większości użytkowników. Smartfon pracuje obecnie na Androidzie 9 z poprawkami bezpieczeństwa z września i ma obiecaną aktualizację do Androida 10. Ona ma się zdarzyć jakoś w okolicach marca-kwietnia.
Jest też oczywiście nakładka systemowa One UI. Interfejs nie przynosi zbyt wielu niespodzianek, ale na pewno jest wygodny i pozwala się skonfigurować na wiele sposobów. Można dla przykładu zmienić strukturę menu z dwupoziomowej na płaską, ustawić motyw, więc także kształt i styl ikon, zwiększyć lub zmniejszyć elementy interfejsu oraz poprzestawiać kolejność włączników na pasku powiadomień. Da się także zamienić miejscami przyciski nawigacyjne na dole ekranu lub wyłączyć je całkowicie i korzystać z gestów. W tej wersji nakładki systemowej one działają w ten sposób, że aby wywołać odpowiednią komendę, należy pociągnąć od dolnej krawędzi w miejscu, w którym domyślnie znajduje się przycisk. Nie jestem fanem tego rozwiązania, ale działa. Jest też tryb ułatwienia z dużymi ikonami dla osób z gorszym wzrokiem lub mniej biegle radzących sobie ze zgiełkiem smartfonowych funkcji, choć zauważam, że od startu i tak wszystko jest jakieś takie zbyt duże. Samsung zakłada chyba, że większość użytkowników ma naprawdę duże palce. Mało oczywistym, a praktycznym dodatkiem jest to, że w kompatybilnych aplikacjach można przywołać schowek i sięgnąć do tekstu albo zdjęć, które się wcześniej skopiowało lub wycięło. Wystarczy dłużej przycisnąć w pustym polu i wybrać odpowiednią opcję albo znaleźć ją na klawiaturze. Jeśli chodzi o zablokowanie dostępu do telefonu, jest modny obecnie czytnik linii papilarnych w ekranie i jest rozpoznawanie twarzy. Pierwsza metoda jest bezpieczna, stosunkowo szybka i stosunkowo celna. Na pewno klasyczne czytniki nadal radzą sobie lepiej. Druga polega zaś jedynie na aparacie, więc da się łatwo oszukać. Ale działa sprawnie i jej uruchomienie sygnalizuje ładna animacja ramki wokół kamery do selfie. Da się też włączyć omijanie ekranu blokady i wybudzanie po podniesieniu smartfonu. A propos, działa również wybudzanie urządzenia dwupukiem. Pojedynczy głośnik A70 umieszczony na dolnej krawędzi, na co w przypadku smartfonu z galaktycznej serii A warto zwrócić uwagę, bo nie zawsze tak było. I mogę pochwalić go i za to, że jest donośny, i za zupełnie niezłą, choć stosunkowo paską barwę. Jakość dźwięku na słuchawkach jest wspierana przez Dolby Atmos z kilkoma zestawami ustawień, jest też klasyczny manualny korektor. Wszystkie funkcje wpływające na barwę działają globalnie, we wszystkich aplikacjach, także YouTube Music, Spotify i Tidalu. Ale nie jest absolutnie różowo. Tak, telefon jest głośny, tak, słychać sprężyste, dynamiczne basy i wyraźne soprany, ale przy okazji pojawiają się też wyraźne przestery. Jeśli jesteście na nie wrażliwi, będą Wam przeszkadzały. Na szczęście można podpiąć swoje sławki dowolnego typu, bo A70 ma gniazdo sławkowy mini jack. Telefon wygląda jak miał z tyłu trzy aparaty fotograficzne, ale ja w tym momencie oświadczam stanowczo, że od teraz zaczynam odnotowywać jedynie prawdziwe aparaty fotograficzne. To znaczy, czujniki głębi to są czujniki głębi. Drodzy producenci, przestańcie udawać, że one są czymś więcej. Zresztą wszyscy zdążyliście już udowodnić, że algorytmy i oprogramowanie są w stanie równie skutecznie poradzić sobie z separacją planów, co dedykowane obiektywy. Zatem Galaxy A70 ma dwa aparaty. Główny ma 32 megapiksele, światło 1.7 i autofokus z detekcją fazy. Dodatkowy to 8-megapikselowy szeroki kąt z polem widzenia 120 stopni, światłem 2.2 i stałym fokusem. A towarzyszy im właśnie 5-megapikselowy czujnik głębi, także z przysłoną 2.2. Jak to od dawna bywa w Samsungach, aparat da się szybko włączyć dwukrotnym kliknięciem klawisza blokowania urządzenia. Interfejs jest zaś rozsądnie poukładany. Dwa najbardziej na lewo wysunięte skróty to Bixby Vision i Emoji AR. Pierwsza funkcja pozwala m.in. tłumaczyć w locie to, co widzi telefon, druga stworzyć awatar na swoje podobieństwo i animować go mimiką. Obok są filtry, opcja zmiany proporcji zdjęć i uwaga, zdjęcia z głównego aparatu są domyślnie 12-megapikselowe. Jeśli chcecie pstrykać je w 32 megapikselach, musicie wybrać tu 4x3H. Samowyzwalacz, włącznik pojedynczej lampy błyskowej i ustawienia. Tutaj można sterować HDR-em, choć uwaga numer 2, on nie działa przy 32 megapikselach oraz wybrać format zdjęć i filmów. Po drugiej stronie umieszczono opcję przełączania obiektywów, kontrolkę optymalizatora scenerii, czyli sztucznej inteligencji niezmiennie w Samsungach wolnej i mało celnej oraz tryby. Podstawowe to zdjęcia, dodatkowe to Live Focus, czyli portretowy z opcją zmiany natężenia efektu rozmycia tła, niestety mocno okaleczony i wcale nieprofesjonalny Pro, panorama, bardzo zwolnione tempo, 240 klatek na sekundę w 720p, zwracam na to uwagę, bo część źródeł podaje, że A70 umie nagrywać w 960 klatkach na sekundę, oraz nocny, działanie tego typu bajeru znacie już pewnie dobrze, symuluje dłuższe naświetlanie, stabilizując jednocześnie ujęcie. Jeśli zaś chodzi o jakość fot, to co należy na pewno pochwalić na zdjęciach z aparatu głównego, to znakomita rozpiętość tonalna. Automatyczny HDR pomaga w wielu sytuacjach i A70 rzadko miewa problemy z prześwietlonym niebem czy zbyt ciemnymi plackami w cieniach kadrów. Druga kwestia na plus to ładne kolory. Nasycone, ale nie zniekształcone, kontrastowe, ale nie oślepiające jaskrawością. Czyli dokładnie takie, jakie mnie najbardziej cieszą. Niestety, znacznie słabiej wypada szczegółowość, co w przypadku 32-megapikselowego aparatu powinno błyszczeć. Na zbliżeniach widać jednak wyraźnie, że nie wszystko widać wyraźnie. Telefon, kompresując zdjęcie do 12 megapikseli, usuwa mnóstwo detali. Czasami tak dużo, że da się to zauważyć, nawet gdy foty wyświetla się na ekranie komputera. Polecam więc jakoś specjalnie nie przyglądać się fakturze budynków czy liści.
I ogólnie rzecz biorąc, zdjęcia z Galaxy A70 wyglądają dobrze właśnie wtedy, kiedy się ich nie rozkłada na czynniki pierwsze, albo jeśli robi się je w pełnej rozdzielczości, ale w zamian traci się bardzo dobrze działający HDR, zatem w obu przypadkach nie jest optymalnie. Szeroki kąt zachowuje się bardzo podobnie, to znaczy kolory i rozpiętość tonalna są znakomite, szczegółowość zaś taka sobie, choć w przypadku aparatu tego typu to nie powinno nikogo dziwić, zdarza się nawet dużo droższym smartfonom. Zauważę jedynie, że nie ma opcji korekcji beczkowatego zniekształcenia obiektywu, więc foty szerokokątne najlepiej wyglądają po przycięciu do 16:9. Z kolei po zmroku A70 wypada jak przeciętny, tańszy średniopółkowiec. Kiepska szczegółowość za dnia oczywiście nie ulega poprawie w nocy. Zdarzają się rozmyte kadry, generalnie jest ciemno. Oczywiście dedykowany tryb nocny poprawia ostrość, wygrzebuje detale z prześwietleń i co nieco rozjaśnia kadry, ale w myśl zasady i w Paryżu nie zrobią z owsa ryżu, cudów nie ma. A70 w kiepskich warunkach oświetleniowych poradzi sobie ok, tylko wtedy, gdy te warunki to ładnie ziluminowane zabytki albo gdy po prostu wcale nie jest jakoś specjalnie ciemno. No i oczywiście to się tyczy jedynie aparatu głównego. Szeroki kąt nie współpracuje z trybem nocnym i po zmroku jest absolutnie bezużyteczny. Aparat na froncie ma 32 megapiksele, światło 2.0, nie ma autofokusu i domyślnie, tak samo jak aparat główny, wypluwa zdjęcia w 12 megapikselach. Podobnie jak w S10, tu też można wybrać węższe pole widzenia, ale wtedy fota zostanie przycięta do 8 megapikseli, a same selfieki muszę pochwalić. Za dobrą szczegółowość, ładne kolory i bardzo sprawnie działający HDR. Galaxy A70 nagrywa filmy maksymalnie w 4K i 30 klatkach na sekundę lub z szerokim kątem w Full HD. Elektroniczna stabilizacja obrazu działa w przypadku obu obiektywów, choć w mojej ocenie lepiej radzi sobie podczas nagrywania szerokokątnych ujęć. I od razu zwracam uwagę, nie ma możliwości przełączania aparatu w trakcie rejestrowania wideo. W temacie jakości zaś filmy się bronią. Są szczegółowe, mają ładne kolory i są płynne. Na prawie sam koniec zostaje nam łączność. Telefon obsługuje LTE kategorii 11, ma Bluetooth 5, ma NFC, czyli łączność zbliżeniową, ma także klasyczne radio FM, a podczas rozmawiania Was nie zawiedzie, bo nie zrywa połączeń ani nie trzeszczy. Bateria A70 ma zaś 4500 mAh, czyli jest naprawdę spora i najpewniej dzięki nieprądożernemu procesorowi telefon jest w stanie wytrzymać 2,5 do 3 dni w cyklu mieszanym i do 2 przy mocniejszym obciążeniu. Oczywiście w osiągnięciu jak najlepszego wyniku pomaga włączenie menu z ciemnymi tłami oraz wyłączenie Always on Display, ale to po prostu świetny wynik i mocna zaleta urządzenia. Ładowarka z zestawu jest 25W i obsługuje standard Power Delivery, towarzyszy jej kabel z wtykami USB-C po obu stronach, co w Samsungach zdarza się rzadko. Podpięcie do prądu na 30 minut skutkuje doładowaniem około 40%, całość zajmuje ponad 1,5 godziny. Ładowania bezprzewodowego ani zwrotnego nie ma i w tej klasie nie spodziewałem się ich zobaczyć. Podsumowując, Samsung Galaxy A70 ma momenty świetne, jak ekran i bateria, ma też takie, które wypadają znacznie słabiej, jak na przykład jakość wykonania, no i ma też mnóstwo takich, które byłyby w porządku, gdyby nie cena urządzenia. Tu mogę wymienić procesor, jakość odtwarzanego dźwięku i niestety aparat, on jest po prostu taki sobie. Na pierwszy rzut oka niezły, ale jak się przyglądać, nie ma szału. No i właśnie, wszystko rozbija się o cenę. Galaxy A70 kosztuje w oficjalnej sprzedaży, uwaga, 1700-1800 zł, co uważam za zupełny absurd. W mniej oficjalnej sprzedaży albo w różnych wyprzedażach da się go kupić za około 1400, natomiast ciągle uważam, że to jest zdecydowanie za dużo. W związku z tym, dopóty telefon mocno nie stanieje, nie polecam go kupować, no chyba że dostaniecie go za jakieś naprawdę świetne pieniądze w rewelacyjnej promocji u swojego operatora. Co Wy sądzicie o Samsungu Galaxy A70? Czy warto na telefon wydać 1700 zł albo nawet 1400? Napiszcie, co sądzicie w komentarzach. Jeżeli nie oglądaliście wczorajszej krótkiej Mobzilli, to serdecznie do niej zapraszam, dlatego że można w niej wygrać fajne sławki od Oppo. Link zostawiam Wam oczywiście w opisie i w rogu ekranu, jak zawsze. Jeżeli ten odcinek Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Jeśli macie jakieś smartfonowe pytania, również możecie wpisać je pod filmem w opisie. Postaram się odpowiedzieć. Nie w opisie, w komentarzach. No i oczywiście zapraszam również na wszystkie moje media społecznościowe. Jeżeli jeszcze ich nie śledzicie, wszystkie linki teraz wyświetlają się gdzieś tu pode mną. Ja się z Wami żegnam, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!